Cześć, nazywam się Monika, jesteśmy w Tubazie i dzisiaj Wam pokażę, jak prawidłowo szlifować i lakierować drewno. Jest to umiejętność, która nam się w szczególności przyda, gdy chcemy odnowić zniszczony blat w kuchni albo na przykład stary mebel. Będziemy do tego potrzebować papier ścierny o różnej gradacji, od najgrubszego do najdrobniejszego. Tą gradację możemy sobie sprawdzić z tyłu, jest to zawsze mamy oznaczone. Ja dzisiaj mam do dyspozycji papier od 100 do 180. Pamiętajcie, aby używać wszystkich papierów ściernych po kolei, dzięki czemu uzyskamy bardzo ładną i gładką powierzchnię drewna. Oderwę sobie kawałek papieru. Do pomocy wezmę sobie taki drewniany klocek, założę go sobie tutaj. I teraz tak, pierwsza rzecz. Bardzo ważne jest, aby szlifować drewno zawsze wzdłuż włókien, czyli wzdłuż, tak jak idzie nam tutaj rysunek drewna. Jeżeli byśmy chcieli szlifować, że tak powiem, w mniej takich kontrolowanych ruchach, czyli poprzek drewna albo po skosie, niestety jest tak, że później warstwa lakieru uwidoczni nam i uwypukli każdy nasz krzywy ruch i będzie to wyglądało finalnie bardzo nieestetycznie. Także bierzemy się do roboty, mam papier, drewno i szlifuję. Tutaj już można zobaczyć, jak łatwo schodzą nam przebarwienia i jakieś plamy. Myślę, że tyle wystarczy. Ja sobie już zmienię papier na trochę drobniejszy. Teraz używałam setki. W kolejności wezmę sobie 120. Używając papieru ściernego na krawędziach, możemy również uzyskać efekt takiej zaokrąglonej krawędzi, co ja osobiście zawsze radzę wykonać nawet bardzo delikatnie, ponieważ wtedy nam się drewno nie siepie i nie wychodzą żadne włókna. Czyli wystarczy raz przejechać i mamy już, tego nie widać, a mamy po prostu pozamykane krawędzie. Po raz kolejny zmieniam papier. I biorę teraz 150. Tak, wyszlifowane drewno, oczywiście wyszlifowanie blatu w kuchni zajmuje nam dużo więcej czasu. Musimy przygotować prawidłowo podlakierowanie. Co to oznacza? Należy się pozbyć i odkurzyć cały ten pyłek tutaj, który nam został, tak aby nam się on po prostu nie mieszał z lakierem. Można wziąć sobie szczotkę, odkurzacz, cokolwiek. Ja po prostu sobie tutaj ściągnę cały ten pył. Co jest bardzo istotne w lakierowaniu drewna? Pamiętajcie, żeby kłaść lakier tylko na suche drewno. Jeżeli położymy drewno na, lakier na drewno mokre, ten lakier na 100% nam popęka po jakimś czasie. Do lakierowania będziemy potrzebowali oczywiście lakier. Są różne rodzaje lakierów. Ja dzisiaj użyję lakieru wodnego. Lakier można kłaść przy pomocy pędzli, wałków, bawełnianych szmatek. Ja dzisiaj użyję pędzelka. Taka moja podpowiedź, aby kłaść kilka warstw lakieru, ale bardzo cienkich, dzięki czemu nie będziemy mieli zacieków na drewnie, co się bardzo często zdarza, jeżeli naraz chcielibyśmy położyć jedną grubszą warstwę. Zawsze jest bezpieczniej, to się tyczy tak samo kładzenia oleju, wosku do drewna. Lepiej jest położyć kilka cieniutkich warstw stopniowo i na pewno wtedy nam wszystko dobrze wyjdzie. Zbiorę sobie lakier, który wcześniej sobie dobrze jest przemieszać. Nabieram troszeczkę na pędzel i również lakieruję wzdłuż włókien. Kładę sobie warstwa, trzy warstwy. Kiedy mamy już położoną pierwszą warstwę lakieru, należy odczekać tyle, ile wskazuje producent lakieru. Przed położeniem kolejnej warstwy należy wziąć bardzo drobny papier ścierny albo wręcz taką gąbkę, polerkę i wystarczy dosłownie raz przejechać
Zeszlifujemy wtedy takie mikrowłókna, które wstają po każdej warstwie lakieru i mamy wtedy z powrotem wygładzoną powierzchnię i możemy kłaść kolejną warstwę. Przypominam, że lakier, tak samo jak szlifowanie, zawsze kładziemy wzdłuż włókien. Dzięki temu będziemy mieli naprawdę gładką i równomierną powierzchnię. Zwróćcie uwagę, że też się bardzo zmienił nam kolor tej deski, to jest akurat deska sosnowa. Zawsze warstwa impregnatu, czy jest to lakier, olej lub wosk, uwypukla nam rysunek drewna. Zawsze te słoje są bardziej widoczne po nałożeniu lakieru. Czynność tą powtarzamy tyle razy, jak bardzo chcemy, aby był efekt intensywny. Ja zwykle kładę 3-4 warstwy, cienkie warstwy lakieru. Tutaj, słuchajcie, mamy już efekt końcowy. To jest drewno zalakierowane 3 razy. Jak widzicie, ta powierzchnia jest gładka, równomierna. Tak wygląda prawidłowo zalakierowane drewno. Widzicie, że nie mam żadnych takich dziwnych śladów po papierze ściernym, co niestety bardzo często się zdarza na początku, jak zaczynamy swoją przygodę z renowacją drewna. Wracając jeszcze do kwestii szlifowania i lakierowania wzdłuż włókien, tutaj mam, słuchajcie, taki mały taborecik, na którym bardzo dobrze widać tą kierunkowość, tak? Bo mamy nogi, które idą, te włókna są w zupełnie innym kierunku, jak widzimy, one są właśnie wzdłużnie i mamy blat, który idzie w przeciwnym kierunku. Blat szlifuje wzdłuż, tutaj wzdłuż włókien, w tym kierunku, natomiast nogi przeciwne. I tak samo przed lakierowaniem muszę to sobie odkurzyć, żeby oczyścić tą powierzchnię z pyłu. I dopiero wtedy możemy kłaść na to lakier. Tutaj jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na to, że tak jak mamy przykład drewna sosnowego i przykład drewna bukowego, to zwróćcie uwagę na to, że drewno bukowe ma bardzo wyraźne te słoje drewna, czyli tutaj bardzo łatwo jest ocenić tą kierunkowość, bo one wręcz są po prostu widoczne, jak narysowane. Natomiast tutaj na tym przykładzie widać to już troszeczkę mniej, no może z wyjątkiem tego stęga tutaj, tutaj na dole. Dobra. To tutaj, słuchajcie, mamy przykład fotela, on jest całkowicie odnowiony, został ściągnięty stary lakier, została zmieniona tapicerka i tutaj, jak widać, ta kierunkowość drewna, czyli te słoje, jest to drewno bukowe, nie do końca jest tak bardzo widoczne, jak na przykładzie tej sosnowej deski, czyli tutaj możemy mieć wątpliwości. Natomiast, jak się przyjrzycie, to tutaj te malutkie ślady, one też idą w pewnym kierunku, czyli idą nam wzdłuż, czyli gdybym teraz chciała go szlifować, ściągać lub użyć cykliny w celu ściągnięcia starego lakieru, również robiłabym to zgodnie z włóknami drewna. Mam nadzieję, że w kolejnym filmie pokażę Wam, jak odrestaurować takie stare krzesło. Tym razem zrobimy to przy pomocy cykliny, czyli pokażemy, jak prawidłowo ściągać starą warstwę lakieru. Od razu tutaj już powiem, że na pewno nie używamy elektronarzędzi takich jak szlifierki. Raczej zawsze się staramy, aby były to narzędzia ręczne, bo mamy nad tym większą kontrolę.